A gdzie Kryspin? I co tu robi Krystyna? Krystyna, to ci może z płetewki pociągnąć. Hej, dzień dobry. Dzisiejszego vloga zaczynamy po raz kolejny w ten sam dzień, czyli w dzień, w którym wróciliśmy z Wrocławia i chcę wam pokazać bardzo szybko, co kupiliśmy, a nie ma tu nic specjalnego. Tu dorwaliśmy takie cudo i takie cudo. Myślę, że coś z tego wykombinujemy. Później wzięłam taką przyprawę do tacos, do guacamole i do fajitas. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu moje ulubione papryczki jalapeno, naprawdę uwielbiam te zielone, one są ostre, ale tak idealnie ostre i nie są tak, wiecie co, tak podobne mają takie coś do wasabi od sushi, że chwilę ostre i przechodzi, nie ma, naprawdę uwielbiam. Zapas oczywiście jednej z moich ulubionych herbat, muszelki. Ale muszelki zobaczycie we vlogu, co z nich wykombinowaliśmy. Dawid znalazł taką granolę orzechową. Nie wiem, wpadła mu w oko. Wcale tania nie była, bo chyba 10 zł, a tutaj wcale dużo tego nie ma. Także nie wiem, zobaczymy. Może ktoś z was jadł, czy to dobre, ale pewnie do tego czasu ja już na pewno spróbuję, także się sama przekonam na własnej skórze. Tutaj wszystko mi się ładuje. Powerbank zaraz muszę naładować, tutaj mój pilocik od kamery. I jeżeli chodzi o owoce, to kupiliśmy sobie dwie takie fajne wielkie śliwki. Szaleństwo, nie? Dwie, no, czajcie, nie? Jakieś tam cztery brzoskwinki, parę znowu tych moreli. Wzięłam teraz jeszcze jedno jabłko, dwa zwykłe i jutro jem tego. Jutro jem melona, bo mój melon już leży tutaj 2 tygodnie i jest idealny. Jest idealny, już zaczyna pachnieć, bo był taki bardzo jasnożółty, troszeczkę ściemniał i wtedy jak tu się powącha końcóweczki, to one bardzo ładnie zajeżdżają i pachną i wtedy wiem, że już jest na pewno dobry. Także, a i Dawid jakiś tu sok dorwał, nie wiem, słodko-kwaśny. Nie wiem, co to ma być, także tak by to wyglądało. A jeszcze chcę wspomnieć na temat Wrocławia, że tu jest taka mapka z Hydropolis właśnie. Jeżeli ktoś by chciał sobie zobaczyć, to proszę was bardzo, możecie sobie zatrzymać teraz filmik i popatrzeć, jak to wszystko wygląda. Jest naprawdę dużo zwiedzania, a tak wyglądają po prostu gotowe bilety, jeżeli zamówicie przez internet i do Hydropolis tylko pani tutaj wam skanuje kod, a jeżeli chodzi o bilety do Afrykarium, to bilety są tych samych formatów, tylko pamiętajcie, aby je wyciąć, bo tam później musicie je wetknąć w taki czytnik. Także tam są namalowane takie nożyczki i po prostu je powycinajcie czy przetnijcie, nie ma żadnej różnicy. Także tyle w temacie. Hej, dzień dobry, nareszcie w domu. Jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? No, tak myślę. Zrobiłam sobie śniadanie, ale o tym będzie w foodbooku, którego nagrywam kolejnego. I powiem wam szczerze, że to nagrywanie foodbooka jest takie troszeczkę dziwne, bo jak robię obiad, no to wiem, że muszę go przygotować i nie jestem wtedy głodna. Ewentualnie głód już mi nachodzi, a rano, gdy wstaje śniadanie to musi być. Więc wiecie, zanim ja rozłożę, zanim nagram, zanim tego... Ale dobra, to nie chodzi o żadne stękanie, miauczenie, płakanie czy coś takiego, tylko tak po prostu. Jakbym nie chciała, to mnie nagrywała, prawda? Jakby sprawiało wielką, no wielki problem. O, coś w tym stylu. W ogóle chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że o jednej rzeczy, że zaraz sobie robię kawę i też już nie mogę wytrzymać, więc w sumie mogłam ją wypić, dopiero włączyć kamerę, prawda? No ale tak to jest. Więc chcę powiedzieć jedno, że Dawid dzisiaj robi obiad, także eureka. Za kotami tęskniliśmy ogromnie. Druga eureka. A trzecia eureka jest taka, że co? Że Boże Święty! Gdzie ta myśl wyleciała? Którędy? Halo? Halo? A, już wiem. Mówiłam wam ostatnio we vlogu, że niedługo będzie taki film, w którym wam powiem, jak wygląda to moje odchudzanie i tak dalej, ile już schudłam. Znowu schudłam parę gram, ale... idzie wszystko w dół. Więc, bo ktoś napisał mi komentarz pod filmem, po co się odchudzać, no bo się śmiałam, że no wiecie, teraz jak jadę na wakacje, jedziemy za 2 miesiące, no półtora w sumie już, to, że po co się odchudzać, jak skoro pojadę tam i tak przytyję te 5 kilo na przykład. I uwierzcie mi, że są tacy ludzie, znam takich ludzi, mój mąż też tak potrafi, że na przykład potrafi schudnąć i wrócić z wakacji 5 kilo, to co schudł, to przybrał na przykład, nie?
I nie wiem, ja nigdy takiego czegoś nie miałam, że odchudziłam się, pojechałam na wakacje i wróciłam z tą samą wagą przed odchudzaniem. Nie, ja nigdy takiego czegoś nie miałam. Tak samo, słuchajcie, pojechaliśmy do Wrocławia, można sobie było pozwolić na wszystko z głową, porcje odpowiednie i nie przytyłam ani grama, wręcz schudłam 200 gram. Także można? Można. Także tu nie chodzi, słuchajcie, o to, że ja chcę schudnąć po to, żeby jechać na wakacje i szaleć. Ja mogę szaleć, ja mogę jeść wszystko, ja mogę jeść nawet słodycze, ale z głową. Naprawdę z głową. Także niedługo będzie ten filmik na temat tego, jak ta moja waga obecnie wygląda. Także tu nie chodzi o to, słuchajcie, żeby schudnąć i przytyć z powrotem. Ja naprawdę, uwierzcie mi, z ręką na sercu nigdy tak nie miałam. Żebym odchudzała się na wakacje, schudła i przyjechała w tej samej wadze. Nigdy, nigdy. Ja nigdy tak nie miałam. I jeszcze chcę coś powiedzieć, że... Bazyl? Ty chyba nie tęskniłeś, Bazyl. No pewno, że nie tęskniłeś. O, widzicie ogon? Bo oni się tu droczą. O, oni się chcą bić. O, o. Zapasy Sumo KSW. Część pierwsza, rodzice wrócili. Proszę, jedzieć. O, choinka. No ale z dywanem, no halo. Dywan to proszę zostawić. Ojej, dom wariatów, dom wariatów. A no i oczywiście nosorożce są jak najbardziej. Także wiecie co, nie wiem, coś jeszcze chciałam powiedzieć innego, ale ja już wiem. Czekajcie, włączę sobie ekspres może. Że zauważyliście, że we Wrocławiu, to ja już się tak mniej wstydziłam, z tą kamerą latałam, ręka wyjęta, wiecie, cyk, pyk, pyk, wszystko mi to przeszło. A co się będę wstydzić? I wiecie, co jest najlepsze? Zauważyłam taką jedną zależność, że w momencie, gdy ty się wstydzisz i się czaisz wyjąć tą rękę, jak już ją wyjmiesz i ktoś cię gdzieś tam obserwuje i jeszcze tym bardziej zaczniesz mówić do tej ręki, to już w ogóle jest takie wielkie zdziwienie i wtedy ludzie... Co ona robi, nie? A w momencie, gdy na przykład nawet widzisz ludzi w koło, bierzesz kamerę i od razu gadasz i nie zwracasz na nich uwagi, nawet kątem oka na nich nie zerkasz, mówisz, oni też na ciebie nie zwracają uwagi. Tak zauważyłam, a jak się człowiek czai, wiecie, żeby to wyjąć, tę rękę wysunąć, ona drży, bo ja chcę do niej mówić, to jest wtedy no ciężka sprawa. Także dobra. A, i dzisiaj jeszcze jest przecież sobota i zawsze po takim wyjeździe, no to mi się wydaje, że dzisiaj do roboty. I tak mi się pieprzy, że idę na popołudniówkę do roboty, a dzisiaj jest przecież wolne. No bo wiecie, jak wyjazd, to sobota, niedziela zazwyczaj, tak? Bo tak mamy wolne. A no dzisiaj no taki długi weekend, bo piątek dostaliśmy wolny. Ja sobotę mam zawsze wolną. A Dawid niestety jest do 13 dzisiaj, także niedługo wróci i zabiera mi się za obiad. Zobaczymy, co on tam wymyślił. No, jak dobrze pójdzie, to pewnie wegańskie jedzenie zjemy. Nie wiem, zobaczymy, będziemy na linii. Milano, Krystyna ma bliźniaczkę. No, gdzie tu ten Cooper pokazujesz? Chodź ci, strzelę z płetwy. Z tej różowej. Nie chcesz z płetwy? Milano, to ty chcesz z płetwy? Ale one są wygodniejsze. Kolendra. No kolendra, bierz. I tylko, że mam pewne zastrzeżenie, że ta podeszwa, no czarna, no to dobrze, to wszystko w normie, ale ona jest cienka. Normalnie czuć, że się chodzi po podłodze. A te są znowu grubsze. No ale jak to Milano mówi, wow, tak? Zobacz, Kryśka. No Kryśkę pazurem? Czy Kryśka zasadzi z płetwy, to zobaczysz. Kryśka ma to na te, o. Kryśka ma wyginane płetewki. Nunki jej się wyginają. Jezu, ona się rozkraczyła. Dawid w kuchni. Takie manewry. Proszę. Pasta, czosnek, imbir i przyprawy. Dalej nie pytam. Wchodzimy, jak będzie gotowe. Bierzemy herbatkę, kolendra nam kipła, także zaraz ją zużyjemy, bo jej szkoda. Kolendra, kurczę, ma to do siebie, że bardzo szybko opada, więc widzicie, przyprawy, wszystko powyciągane. Znikajmy z tej kuchni. Milano, chodź. A nie, to Buzia, chodź. Bazyl, Krystyna, jej siostra, bliźniaczka też idą.
Chodźmy na kompa. Edytujemy film z Miliczkiem. Tak to wygląda. Idziemy sobie zrobić kolejną herbatkę. Idziemy się ojca zapytać, czy ten obiad to będzie dzisiaj, czy jutro. Bo już nam zaczyna w brzuszkach burczeć. No i Kryśki, Krystyny trzeba ubrać na nogi. Powiem wam, że te Kryśki są fajne. Siostry bliźniaczki. Idziesz? Chodź. Idziemy, bo pachnie jak nie wiem. Kuchnia pozamykana. Kuchnia pozamykana, Bazyl. Bazyl, co tu tak pachnie, Bazyl? Ale pachnie, ojene. Nie wyszło. Co ci nie wyszło? Czegoś mi brakuje. Jak pachnie, no z Miliczkiem żeśmy przyszli zobaczyć, bo zapachy są takie, że my nie wiemy, czy ten obiad to dzisiaj, czy jutro. No już próbujemy. Coś tu trzeba brakuje. No już zaraz zobaczymy, co tu trzeba dodać. Przepraszam, no. Na końcu, że to takie słabe. Słabo kokosa czuć. No sól na pewno, proszę. Co to jest, proszę? Będziemy jedli tajskie... Nie tajskie. Boże, co ja mówię? Indyjskie. Indyjskie żarło. A jak pachnie. Szkoda, że nie ma tej możliwości, jak już masz w kinach 3D, żeby przesłać przez kamerę chociaż zapach. Ale by się sztachali. Ryżu gotowany. Zaraz będziemy jeść. A oni właśnie już jedzą, bo nie wytrzymali. A Bazyl to wszystko z miski wywalił. Zobacz, co on robi. Bazyl, już idę ci pomóc na ratunek. Proszę bardzo. I do tego herbatka. Z ryżem oczywiście. O, tu. Ale urosła. Normalnie jak ze sklepu, no cudowna. Pietruszeczka. Tu też bazylie rosną. Tu coś nam nie rośnie w jednej doniczce, nie wiemy dlaczego. Nie wiem, co tu jest. A tu zobaczcie, fioletowa bazylia i też zwykła jak urosła. Tak właśnie wyszłam sobie zobaczyć, co się tu dzieje. Ale nic specjalnego widzę. W ogóle generalnie u nas jest bardzo, bardzo zimno. Tam jeszcze ziółka. We Wrocławiu 28, u nas 11 to jest maksymalnie. Więcej nie ma pewno, nie? 15. Nie. Chyba w bluzie. W 15 w bluzie. Innej opcji nie ma. Wyglądam jak babcia Jadzia. Mój Boże kochany. Trawy nie kosimy, bo znowu padało. I dzisiaj taki piękny dzień odpoczywania. No idź tam zakryj to. No. Także takie manewry życia. Dzisiaj nam się nic nie chciało. Siedzieliśmy w domu. Leżak. Dawid zrobił obiad. A jutro już ja robię. Nie dopuszczam go do garów. 2 dni nie gotowałam. Czwartek, piątek. No tak, w piątek też nie gotowałam. Dzisiaj nie gotowałam, bo sobota. Jutro mam nie gotować? Nie, jutro gotuję. Jutro gotuję. Dobra. A Krystyna? Duszą bardzo. Krystyna ma siostrę bliźniaczkę i nie wiemy, jak ona ma na imię. Krycha. Krystyna jest z prawym butem, ale zawsze może być zaraz lewym, bo nie są oznakowane. Krystyna. Nie wiadomo, jak jej siostra ma na imię. Trudne sprawy. Dlaczego ja? Dlaczego ja muszę zatrzymać? I mój oryginalny image. Jest dobrze. Tu jest czwarty, patrz, o tu. Gdzie? Tu. Są! I patrz. Pierwsze trzy. I tu jest czwarty. No, ostrość to w lesie jest oczywiście. Za blisko może coś. Już. Raz, dwa, trzy. Tu jest czwarty. A czwarty? Czwarty tu. A nie było jeszcze jednego? Ty, chodź cały, wielki był. Czy tu nie było? Nie. Nie, tu dopiero się robią. Robią się, kwiatki są. A ten duży, gdzie on jest? Duży jest tu. Proszę bardzo. Ogromny. Naprawdę duży. Mało, bo mało, ale borówka jest. Nie chce się ostrzyć znowu. O, teraz. Słuchajcie, wyjaśniło się. Krystyna i Malwina! Jaja jak berety. Piu, 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 piu.
mamy machę na twarz, znaczy opaskę na twarzy, bo idę zaraz sobie zrobić maseczkę. I słuchajcie, tak, powiem wam coś, ale tak z ręką na sercu, że dzisiejszy vlog to jest totalny bezsens. Naprawdę. Bo tak, calutki, znaczy tak, Dawid był do 13 w pracy, wrócił, a ja w sumie to dzisiaj tylko wstawiłam pranie, umyłam podłogę i siedziałam na komputerze i edytowałam film. No i tak, na dwór nie wyszłam, bo mówię wam, że jest tak zimno, że to jest masakra. I jak Dawid wrócił z pracy, zrobił obiad, zapachniało w całym w domu. Ja już się też robiłam głodna, no bo czekałam za obiadem, a uwierzcie mi, że to indyjskie jedzenie to jest przepyszne, ja bym to mogła jeść codziennie, to jest po prostu rewelacja. No i generalnie chcę powiedzieć, że jest godzina 20:59, a ja już jestem wykąpana. Ja tego nie rozumiem. Pierwszy raz od x nie wiem jakiego czasu, z ręką na sercu, ja takiego dnia nie pamiętam. Nie pamiętam, żebyśmy calutki dzień przesiedzieli w domu, żebyśmy calutki dzień przesiedzieli w domu, właśnie w weekend, w sobotę, żebyśmy calutki dzień leżeli i oglądali telewizję. Nie pamiętam takiego dnia, nie pamiętam. Filmy oglądaliśmy, serial oglądaliśmy, telewizję oglądaliśmy, no normalnie, uwierzcie mi, z ręką na sercach, takie stare dziadki, calutki Boży dzień oglądaliśmy telewizję, naprawdę. No mówię wam, że na dwór to nie szło nogi wytykać, bo jest tak zimno, że dzisiaj mieliśmy plan grilla zrobić w ogóle, ale grilla, 10 stopni. Trzęsi dupa taka, jak wyjdziecie, że nic się nie da zrobić po prostu. I powiem wam szczerze, że tak po całym dniu takiej nudy, tak? No bo takim leżeniem i oglądaniem telewizji to moim zdaniem można się bardziej zmęczyć niż jak się idzie do roboty, wiecie? Takie odniosłam wrażenie, że takim leżeniem i nic nie robieniem, według mnie można się zmęczyć bardziej niż jak się pracuje. To znaczy, no jeżeli ktoś pracuje, to wie jak to jest, jak się pracuje i wraca do domu i później na przykład po jakimś tam, nie wiem, wirze pracy, na przykład po pół roku czy coś tam, dobra, po miesiącu, wiecie, porządnej roboty, nagle trafia się taki dzień, że rzeczywiście nic nie robicie, to powiem wam, że to można się bardziej zmęczyć niż robotą. No nie wiem, takie jest moje odczucie przynajmniej. Ja tak to odebrałam ze swojego mózgu. Tak mi tu podpowiedział gdzieś ten mój mózg. Szczerze chcę dodać jeszcze jedno, że chyba brakowało mi takiego dnia. Takiego totalnego, kompletnego nic nie robienia. Nie przejmowania się kompletnie niczym. 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 Ja nie pamiętam takiego dnia już dawno. Naprawdę. Gdzie my możemy sobie pozwolić w weekend, wiecie, na nic nie robienie, bo mamy weekendy zazwyczaj wolne. I bez problemu moglibyśmy tak spędzać każdy weekend, ale my zawsze coś musimy robić, a to coś, nie wiem, mieliśmy dzisiaj trawę na przykład skosić, ale się nie dało, raz, że było zimno, to calutki czas padało, no to mokrej trawy przecież nie będę kosić, nie? No niestety, takie życie, także chciałam tak się przyznać szczerze, ale naprawdę, nie wiem, i powiem jeszcze jedno, że gdyby jutro, bo jutro jest niedziela, gdybym jutro miała ten dzień spędzić tak samo jak dzisiejszy, to chyba bym zapłaciła komuś, żeby mnie przyjął gdziekolwiek do roboty albo gdzieś zabrał. No nie dałabym rady drugi dzień leżeć i nic nie robić. No naprawdę nie dałabym rady, no. To jest straszne, ale powiem wam szczerze, że naprawdę pod koniec już mi się zaczęło nudzić w tym leżeniu i oglądaniu tej telewizji. No ile kurczę można z tym kuprem leżeć, nie wiem. Ale to tak jest, że wiecie, to człowiek szybko się przyzwyczaja. Nie wiem, jakbym nie pracowała, to bym się może i przyzwyczaiła do tego trybu, jak pracuję i nagle zwalniam, to brakuje mi tego, że nie pracuję. Wiecie o co chodzi, nie? To jest takie moje teraz myślenie popieprzone takie trochę, bo wiecie, dzień i jeden dzień sobie poleżałam i... A, no i najlepsze to wykąpanie, 20:50, no już teraz może tam z 55, a ja już jestem wykąpana, gdzie ja zawsze się kąpię 11, 12, czasami pierwsza. Nie rozumiem, nie rozumiem. No czasami mi się zdarza w pół do 10, tak jak już coś tamtego, ale to prędzej w okresie zimowym niż teraz. Także tak się chciałam wyżalić ja, że nic nie robiłam dzisiaj, naprawdę. I powiem wam, że już mi się naprawdę to nudziło. No, ale najważniejsze w tym wszystkim jest, że Krystyna ma siostrę Malwinę, a Kryspin i Zygmunt jednorożce to ich przyszywani bracia. A Bazyl i Milik są obrażeni, że tyle
nowych członków rodziny jest. To chyba też z tych dzisiejszych nudów. Ta Krystyna, Malwina, Zygmunt i Kryspin. Kto normalnie o takich rzeczach gada? Nie wiem. Takie rzeczy to tylko w erze. Naprawdę, widzicie, co się robi, jak człowiek się nudzi? Problemy trzeciego świata nie do opisania. Dobra, widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że jesteście.